droga, umiłowana, ukochana, cudowna, kandydatko na księżniczkę, kandydatko na boginię, kandydatko na muzę, proponuję ci, żebyś w swoim życiu poszukała sobie partnera, który jest bez serca, bez serca, bez empatii, bez współczucia, bez zrozumienia dla ciebie, ale z poczuciem humoru. Czemu? Ponieważ rola faceta w życiu kobiety to jest zupełnie inna niż rola terapeutki, jak jest ci smutno, jak jest ci strasznie, jak czujesz się zdołowana, czujesz się samotna, czujesz się niezrozumiana, to idź do terapeutki i tam się wypłacz. Ona cię zrozumie, każda terapeutka jest empatyczna, niektóre bywają sympatyczne, ale na pewno każda jest empatyczna i każda cię zrozumie, wysłucha i powie, że ona też tak ma, ona też ma ciężko. Natomiast rolą faceta w życiu kobiety to nie jest, że on się ma zachowywać jak terapeutka i ma wysłuchać ciebie i ma popaść w ten sam dół, co ty, macie razem siedzieć w tym dole, tylko rolą faceta to jest to, że jeżeli tobie jest tragicznie i smutno, to on macie poczęstować przede wszystkim poczuciem humoru, po drugie macie poczęstować silnym ramieniem, a po trzecie macie poczęstować obojętnością w rodzaju kochana. Nie, Marcie, nie takie rzeczy przeszliśmy. Damy radę. I dlatego, kochana, jak sobie szukasz faceta, to nie szukaj sobie empatycznego faceta. Nie, poszukaj sobie faceta rozsądnego, faceta myślącego. Poszukaj sobie faceta bogatego, bo taki rzadziej traci majątek i płacze z tego powodu. Facet ma być uśmiechnięty, facet ma być radosny, facet ma być stabilny i facet ma być w ogóle, ma być facetem, a nie ma być babą, która cię rozumie, bo znajdziesz sobie babę, która cię rozumie, to ty przestaniesz rozumieć, po co są faceci.